No, będzie dobrze, widzowie. Dobrze, zanim to, to ja muszę wam pokazać to. Patrzcie, widzicie, co tutaj mam? Mam oczywiście 3 głowy Widera i mam oczywiście 16, tutaj jakoś tak losowo jeszcze po prostu tyle zabrałem. Ale mamy Soul Sanda, który jest nam potrzebny do tego, żeby zrobić, uwaga, co? Widera. A Wider jest nam po co? Po to, żeby zdobyć tą gwiazdę taką, jak ona się nazywa. Wither Star chyba to się nazywa. I mamy również tutaj bloki żelaza, które na razie sobie tu odłożę, ponieważ z nich zrobimy później beacona. Ale w pierwszej kolejności musimy zabić Withera, co jest najważniejsze, więc my musimy oczywiście polecieć gdzieś daleko. O kurczę, no i sobie pole rozwaliłem. Daleko od Palionowa, żeby tutaj nic on nie rozwalił, bo jak wiemy, on lubi wybuchać. Prawie telefon zrzuciłem z biurka. Nieważne, lecimy gdzieś tamtą stronę, tak mi się wydaje, ponieważ ja bym chyba. Ej, właśnie, mam pomysł. A jakbyśmy polecieli do tej bazy Lucyfera, która tam była kiedyś. Patrzcie tam, jak ja pamiętam dobrze, to było gdzieś tam. Uwaga, tam jest, widzicie? Jakbyśmy wlecieli tam na dół i tam z tego Widera zrobili, tak żeby, wiecie, żeby szkody były jak najmniejsze. Bo łatwiej będzie go pokonać tam na tym, bo na otwartej przestrzeni to on sobie normalnie będzie, wiecie, fruwał. A tutaj on tak łatwo nie ucieknie. Kurczę, dlaczego tu są strzały? Ktoś tu był? O kurczę, lekko się zapaliłem, ale dobra. Tutaj jest lekki cyrk, ale dobra, widzę, że tu jest dużo mobów. Kurczę, boję się, że ja tu zginę przez te moby. To chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby się tutaj bić. Czekajcie, jeszcze i druga opcja jest. Druga opcja, uwaga, szybko przelećmy. Łup raz, łup dwa, dobra, lecimy do góry. O, tu jest woda, zgaśmy się. Dobrze, super. Jest jeszcze jedna opcja, tutaj jest taka kopalnia. I myślę, że ta kopalnia też by mogła być dobrym pomysłem, bo zlecimy sobie po prostu nisko i to wyjdzie na to samo dokładnie. Ja nie mogę, tu jest tego netheru całe. Aha, bo to jest tutaj. Dobra, tu gdzieś się z nim walimy. Tu trzeba zrobić. O kurczę, tu trzeba zrobić. Co to wybuchło? Ej, tu się dziwne rzeczy dzieją ogólnie. Przyznam szczerze, dobra. Polećmy gdzieś, kurczę, tu jest dużo mobów strasznie. Ała, zostawcie mnie. Nie mam strzał! No ładnie, dobra, muszę zabić szkieleta. Chodź tu. Dobra. Dobra, już mam strzały, świetnie, teraz ty. Uj, dobra. Dobra, świetnie, dobra, jest. O, tu jest dobre miejsce, Myślę, że tu gdzieś moglibyśmy w jeszcze mniejszym, tak żeby on za bardzo nam nie uciekł, wiecie, o co chodzi. Pochodnie weźmy sobie w drugą łapę. Nie mam ogólnie żadnych, jak to się nazywa, nie mam żadnych. O, tu jest idealne miejsce, stąd on nam nie ucieknie za bardzo. Nie mam żadnych, żadnej tarczy, ale myślę, że damy radę sobie bez tarczy też. To nie jest chyba jakieś takie konieczne. Dobra, zrobimy tak i zbudujmy to tutaj, uwaga, stawiamy tu, dobra. Teraz stawiamy tak i została nam ostatnia. Dobra, zróbmy tutaj, chociaż i tak to wysadzi. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy sobie drogę ucieczki jakąś taką, żebyśmy mieli tutaj się czuli w miarę bezpieczni. Więc zróbmy sobie coś takiego tutaj w tą stronę i tu będziemy się chować za tą ścianą, bo on tutaj tak szybko nie przejdzie. No i będziemy go bić z wszystkiego, z czego się da tak naprawdę. Ej, mam nadzieję, że mi się uda, bo ja się troszkę boję. Mam jedno jabłko złote, więc może to nam się jakoś przyda. Zróbmy sobie tu, kurde, zostaw mnie. Co wy mi robicie? Dobra, muszę zrobić. No nie, z tobą nie chcę się bić. No zostaw, dlaczego nie mogę go uderzyć? Dobra, kurczę, dobra, zaraz zginę. Nie mam żarcia żadnego. Ale odwaliłem kaszanę teraz. O nie, tak nie może być, ja muszę wrócić po żarcie. Nie mogę bez żarcia się bić, nie odważę się na to. Dobra, tu, wylećmy. Teraz tak, gdzie było wylot? Tu był gdzieś wylot. Tu, oła. Dobra, zaraz zginę. Dobra, jem to jabłko, bo zginę zaraz. Jestem przekonany, że zginę. Zjedzmy sobie to jabłko. Wezmę sobie jeszcze jedno z domu, jak gdzieś znajdę. Dobra, tu wylećmy. Uj, dobra, lecimy tu. I szybko na Palionowo wróćmy po jakieś jabłuszko, żeby mieć. Kurde, ale się nie przygotowałem. No, ja mam, już wam mówię. Ostatnio zbierałem masę siana, żeby zrobić sobie jak najwięcej chlebków. I zaraz wam pokażę, ile mam chlebów uzbierane. I oczywiście przy sobie nie mam nic. Tradycyjnie, to jest po prostu już norma u mnie. Widzę, że ja tutaj nie potrafię ze sobą mieć rzeczy. Ale spokojnie, ogarniemy. Dobra, zlatujemy tu na dół. Jeszcze arbuzy zbieram i też widzicie taka jazda bez trzymanki. Patrzcie tu, chleb. Ile jest taków? No, z 5. A oczywiście ze mną ile było? No, 0. Dobra, weźmy sobie jabłko złote. Nie mam już złotego jabłka, ale mam tutaj to i możemy zrobić sobie złote. Tu jest jeszcze chleb. Ja go gdzieś wziąłem, tak coś chciałem właśnie, że go odłożyłem gdzieś. Dobra, zróbmy sobie złote jabłko. Z tym, że ja nie wiem, czy ja mam złote jabłko jeszcze. Czy ja mam złote jabłko? Pff, naprawdę? Mogę nie mieć złotego jabłka? Nie, to się nie dzieje na poważnie. Nie mam złotego jabłka, znaczy żadnego jabłka w ogóle.
Nie, no co wy gadacie, że ja nie mam jabłka. Dobra, idziemy do Emilii, Emilia będzie miała na pewno jabłko. O, patrzcie, Emilia to ma, dobra, zapożyczymy sobie z dwa. Mam nadzieję, że się nie obrazi... Kurde, wystraszyłem się, ten kocur, dobra, czekajcie. Nie byłby sobie, jakbym tego nie zrobił. Maga tu. Ups, nie tak to miało wyglądać, ale okej, lecimy stąd. Mamy dwa jabłka, lecimy z powrotem, lecimy bić się z liderem, bo to jest najważniejsze teraz. Ja nie mogę, jestem troszkę obsrany, mam nadzieję, że uda mi się z nim wygrać. Wydaje mi się, że mam dobry sprzęt do tego, żeby z nim się lać, ale trochę to zajmie na pewno, będzie ciężko. No i te dwa jabłka mi się na pewno przydadzą, więc bierzemy je ze sobą oczywiście. Dobra, kurde, wojna, nie. Dobra, odhaczam tutaj sobie tą drogę, tak żeby mi tutaj nic nie przeszło z tamtej strony, bo czuję się tutaj niepewnie. Mamy te dwa jabłka, mamy wszystko, mamy głowę, uwaga, stawiamy. Jest, poszło. Odra musi wybuchnąć sobie na starcie, więc musimy dać mu wybuchnąć. Uwaga, on się ładuje. Ładuje się, naciągnijmy już cięciwe i walimy w niego od razu, uwaga. Ja dostanę tym wybuchem. O, no, troszkę dostałem, ale niewiele, dobra. Jest, dobra, dusimy go. Dobra. O kurde, co tu się dzieje? Dobra, naciągamy tu, w niego. O nie, on się ładuje jakoś. Co on robi? Nie mogę w niego trafić w ogóle. Nie, zostaw mnie. Dobra, muszę go bić chyba na blisko. O kurde, musimy zjeść. O kurde, zostaw mnie. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Zostaw mnie. Nie mogę w niego strzelać, to w ogóle na niego nie działa. Dobra, robimy sobie drogę ucieczki jakąś, bo on widzę, że bardzo lubi tutaj rozwalać ściany. Ale rozwaliliśmy połowę jego życia, to już jest dobrze. O kurde. Co tu robi zombiak? Skąd on przyszedł? A stąd, o kurde, tu jest spawner. Dobra, ale jazda, co tu się dzieje? Dobra, weźmy to, może tu będzie coś, co nam się przyda do tej walki. To zabierzmy tutaj, o, złote jabłko, no i kurczę, patrzcie, ja tyle wracałem, a tu złote jabłko było tak blisko. Dobra, lecimy na niego z powrotem. Złote jabłko w pierwszej kolejności sobie zjemy jak już, dwa nawet mam, dobra. Tu, nie da się w niego walnąć, dobra, to lecimy tutaj, uwaga. Ła, kurde. Dobrze idzie. Dobra, w zamknięty... O kurde, patrzcie, już go mam. No spokojnie, teraz to już jestem pewny swojej wygranej. No co, wariaciku, no co? No co ty takiego powiesz? Patrz, jak cię teraz od pleców jeszcze zajdę. O kurde! Dobra, lekkie zaskoczenie. Dobra, tu. Pa, co się z tobą robi? No i co to jest? Wygrana, łatwo totalnie z nim. No przecież roznieśliśmy go jak gnój po polu, no. Dobra, mamy, Netherstara mamy. No, nie Witherstar, tylko Netherstar. Właśnie, pomyliłem, widzowie, źle powiedziałem na początku filmu. Netherstar, netherowa gwiazda. Mamy ją, możemy zrobić w tym momencie gwiazdę śmierci. Nie wiem, jak się to nazywa w ogóle, ale dobra. Łop, tu do góry, tu, dobra, w tą stronę. Wracamy, ty, cały dzień się z nim biłem. O kurczę, mikrofon sobie popchnąłem. Cały dzień się z nim biłem, no kurczę, długo, ale no, ogarnęliśmy. W sumie byłem tak przygotowany, że nawet szybko to poszło. Po prostu jabłka, to byłem niezabijalny. No i w zamkniętym pomieszczeniu, no to ma o wiele łatwiej, bo on jakby nie mógł nigdzie odlecieć wyżej, a normalnie na takim otwartym terenie to on by poleciał do góry, uciekłby mi i z góry by mnie nadupcał i to by było strasznie ciężkie do pokonania go, więc dobrze, że to wyszło tak jak wyszło, jest git. Dobra, lądujemy i robimy kraftujemy. Jak to się kraftowało? Ja właśnie nie pamiętam, tam trzeba było chyba obsydian trochę tego. Ja tu gdzieś widziałem, że miałem obsydian, czekajcie, chyba był tutaj w tej skrzynce, dobrze pamiętam? Nie, w tej? Tu jest obsydian, tak, 3. I chyba było szkło też potrzebne. Tak mi się wydaje, że było potrzebne szkło. Pytanie, czy ja mam szkło? No, tak coś czuję, że chyba nie mam. Czekajcie, sprawdźmy może, czy jest tu gdzieś szkło, które ja bym mógł zdobyć? No piasek najlepiej, dobra, lecimy w takim razie, będziemy musieli przepalić piasek z, no kiedyś bikini dolnego, teraz to nie wiem, jak to się nazywa. Teraz to się robotowice chyba nazywa, nie wiem, strzelam. Dobra, lecimy do, tutaj zgarnę sobie trochę piasku. Nie potrzebujemy go dużo, bo tak naprawdę, kurczę, nawet nie pamiętam, z czego się to robi, ale wydaje mi się, że piasek był potrzebny. Ale nie mam pewności, dobra, ogarniemy, czekajcie, zróbmy tak, weźmy ten piasek, myślę, że weźmiemy sobie z 8. 8 nam na pewno starczy, a tyle właśnie trzeba, żeby też przepalić wszystko. Dobra, lecimy. Lecimy tu, mamy 8 tego, mamy węgiel, czyli jesteśmy nawet przygotowani z wszystkim. Musimy teraz tylko... Co to jest w ogóle? Są jakieś balony?
Nie wiem o co chodzi. Dajcie mi znać. Tam coś z tyłu powstało, też widziałem. Dobra, nie wiem o co chodzi, ale będą się mieli spytać. Dobra, dajmy w takim razie do pieca to i dajmy to, niech się przepala. I teraz tak, sprawdźmy sobie w craftingu, jak to się craftuje, bo tutaj gdzieś powinno mi teraz podpowiedzieć, jak mam Nether Stara, tak mi się wydaje. O, tu, to jest to. O, to łatwo, tak jak myślałem, czyli Nether Star, szyby i to. Czyli mamy tak naprawdę już prawie wszystko, potrzebujemy tylko, ile szyb? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć szyb. Mamy jedną, mamy drugą, jeszcze trzy. No i będziemy mieli to. I teraz trzeba wybrać jeszcze miejsce, w którym postawimy tego całego beacona, tak mi się wydaje. Bo, kurczę, kusi mnie, żeby go postawić tu, w tym miejscu. Ej, chyba go tu postawię. No, ej, tu jest idealne miejsce na to chyba. Co sądzicie o tym, widzowie? Rozwalimy to wszystko tutaj, bo to są takie nudne rzeczy, a przydałoby się coś postawić. Skoro ja to robię, no to sobie postawię pod moją chatą, a co, czemu nie? I niech się dzieje wola nieba, nie? A to, z tym się zawsze zgadzać trzeba, tylko ja mam zawsze masę rzeczy ze sobą w ekwipunku. Nie wiedzieć dlaczego. Dobra, zróbmy tak, odłóżmy tutaj ten syf. Na razie. Odłóżmy to, potrzebujemy tu, dobra. I teraz zbijmy to drzewo. Zbierzemy sobie zaraz tam, dobra, to zniknie sobie całe. I zaraz postawimy tam wszystko, dobra, zróbmy tego, tą gwiazdę śmierci. Nabierzemy to, uwaga, tu, gwiazda życia w sumie, nam będzie dawało boosta. Dobra, mamy pierwszego beacona. I potrzebujemy teraz to żelazo. Mamy żelazo, dobra, świetnie. Będziemy robić z żelaza, bo to totalnie nie ma sensu robić z lepszych rzeczy tych beaconów. Bo to i tak nic niewiele daje, nie? Później, dobra, znaczy w sumie nic nie daje. Dobra, stawiamy tu, raz, dwa. Teraz gdzie, ile to musi być? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To musi być na pewno więcej. Zabierzmy to. 7, 8, 9 chyba, tak mi się wydaje, że to musi być. Aczkolwiek nie mam pewności, ale dobra, zróbmy tak. Musimy to sprawdzić. Coś takiego, czekajcie, ja muszę postawić beacona, żeby sobie to uzmysłowić. To jest tutaj, coś takiego to będzie. Tutaj w tą stronę, tak. I teraz tu. I chyba jeszcze, czy to już? Czekajcie, muszę postawić tutaj beacona i zobaczyć, jak to wygląda. Mamy pierwszą warstwę, drugą, trzecią, czwartą. Cztery warstwy mogą być maksymalnie, okej. Ej, ja to rozwalę? Chyba tak, proszę, żeby mi to się nie zniszczyło. Cztery warstwy, czyli raz, dwa, trzy. I jeszcze jedno możemy zrobić, dobra, czyli zróbmy tak. I jeszcze jedna warstwa tutaj, to jest warstwa 3x3. Coś takiego. Dobra, i tu ustawiamy beacona. Jest, działa! Działa, widzowie, tylko ja chyba nie mam na tyle wystarczająco żelaza, będzie trzeba dozbierać, ale chill, mi się wydaje, że ktoś tu może jeszcze dorzucić coś do tego i uda nam się zrobić coś tu większego. Czyli, czy ja dobrze wymierzyłem to, że to będzie w ten sposób, że to będzie 9? Tutaj skręci, tutaj jest tak. O, dobrze wymierzyłem, ale jazda, dobra, czyli dobrze pamiętam, ile to trzeba było. Dobra, stawiamy tu. Nie no, to trzeba tego ogromnej ilości, szczerze. To co ja mam, to jest nic tutaj. Wprowadzę do tego, ile tego trzeba. No i tu trzeba to jakoś od dołu zamurować. I to drzewo trzeba będzie wyrzucić stąd. Ono nam tutaj troszkę przeszkadza. Nie jest to najlepsze miejsce na to drzewo, więc rozwalmy je. Niech ono sobie zniknie całe. Tutaj tak samo te liście sobie znikną i będzie git. Dobra, tu robimy tak. Coś takiego. Tu skręca. Dobra. No i to jest git. I tu zamurujemy to w środku. Jestem ciekaw, ile mi będzie brakowało tego żelaza jeszcze, żeby to całe skończyć. Ale widzę, że już niewiele w sumie. Ej, w sumie niewiele brakuje mi. Niewiele, dobra, ja to spróbuję zamknąć teraz tak, żeby już tylko ten zarys mieć, żeby wiedzieć, ile to musi być. Idealnie mi się zamknęło na tym, dobra, świetnie. I teraz tutaj trzeba będzie od dołu to jakoś zrobić. Jakoś to przygotować tutaj będzie trzeba. Tutaj trzeba będzie rozwalić to wszystko. Coś takiego i tu damy po prostu ziemię damy, czy coś takiego. Nie wiem, jakoś to uzdobię jeszcze. Weźmy sobie tu, dobra, zbierzmy te wszystkie rzeczy, które tu nam zostały. Dobra, git. Mamy jakieś jedno drewno, nie mamy, rozwalmy to, dobra, up. Dobra, no i beacon jest, jedyne co, to trzeba teraz po prostu go uzupełnić tak, żeby on był jakby możliwy do użycia w ogóle. No i będzie git. Będzie git, widzowie. Chociaż zastanawiam się, czy tego nie zrobić piętro niżej, tak żeby to nie wystawało tak wysoko, wiecie, o co chodzi. Mi się wydaje, że całkiem możliwe, że ja to obniżę o jedno piętro niżej. Czekajcie, zobaczę, jak to z daleka wygląda. Wejdę sobie tutaj, o kurde, taki szkielecik jest, patrz, jak cię ściągnę teraz. Dobra, spadłeś. No i git, ej, tu to prezentuje się dobrze. Tylko, tak jak mówię, no tutaj jest jakby
4 od ścieżki bloki, a tutaj są tylko 2. Dlatego jak ja bym to przesunął też o jedno w bok. Ej, tam bym mógł to w sumie przesunąć wszystko. Bo tam są 2 bloki przerwy. To przesunąć o jedno tu. To przesunąć o jedno tu. No i to będzie idealnie na środku wtedy. Dobra, ja to wszystko będę robić oczywiście poza odcinkiem, bo teraz to byśmy się za dużo z tym męczyli. W każdym razie mamy to zrobione. W końcu udało nam się to zrobić. Jestem mega szczęśliwy, bo beacona tutaj nie ma już od dawna, dawna, dawna. Jakby nikt tego nie stworzył i... A szkoda, bo nam brakuje tego. Przyda się w końcu taki beacon. Więc ja pierwszy stworzyłem. Mam nadzieję, że powstanie ich tutaj więcej. No i tyle. Trzymajcie się, widzowie. Widzimy się następnym razem. Pozdro! Elu!